Okej, mam nadzieję, że bardzo nie ścinało. Kupiłem grę, którą chciałem sprawdzić za własne pieniądze, niecałe 50 zł. Nazywa się Death's Door. Coś mnie w niej zaintrygowało. I zobaczymy. Devolver, Icy Nerf. Nie wiem, co ci twórcy zrobili. Niestety już trochę grałem, ale to jest dosłownie 5 minut. Mało opcji, nie ma języka polskiego. I dobrze działa na myszce i klawiaturze, tak? Więc czy to możemy skasować tego save'a? Technicznie możemy. Więc go skasujemy, by nie kusił. I dwójeczkę rozpoczniemy wesoło. Pa. Gra jest, jak ktoś nie jest takim frajerem jak ja, to może ją sobie przetestować. Na Game Passie. Za darmo. W ogóle najciekawsze jest to, że nie wiedziałem, czym jest ta strzałka, bo grałem na laptopie na początku. Myślałem, że pokazuje nam, gdzie mamy iść. A to jest po prostu kierunek myszki, który zastępuje prawą gałkę pada. Wcielamy się w ptaszka. Czy też coś mi się nie podoba. Gra... chyba... czy ruszy z większą ilością FPS-ów? Zobaczmy, przepraszam. Tego nie przetestowałem. Okluzja... ty, 144 wykryło, ale... chyba, że V-Sync psuje. O! Dobra, od razu lepiej. Trochę solsów, trochę czegoś tam. Podoba mi się, że nie ma przegadanego wstępu. Od razu sterujemy, chodzimy. Wydaje się słodka. Że fabuła a la Grim Fandango. Tak, wytłumaczę, żeby jakby ktoś, kto nie jest boomerem, nie wiedział. Jesteśmy kimś w stylu śmierci. Nie? Mamy duszę do złapania, gigantyczną duszę. I tyle. Dialogi można przewinąć. Chyba się spodobała w ogóle. Czy dużo osób mówi, że to jest podobne do Hyper Light Driftera, w którego nie grałem. I nasz bohater chyba zbyt dużo nie gada. Się wzoruje na Hyper Light Drifterze, tylko jest gorsze. Proszę mi tego nie mówić, kupiłem za tę grę za 50 zł. Że to byłoby dobre na Steam Decka. Gdyby Steam Deck był mały, nie? A jest gigantem. Więc trochę w nią pogramy. Mam mocny atak, a właściwie ładowany. Szybkie ciachanko i ciachanko z łuku. Co tam, Dandys przeszedł tunika. Tunik fajny? Słyszałem dużo dobrego o nim. Czy długi jest tunik? Właśnie dobre pytanie. Tunik kosztuje 100 zł, coś. To dużo. No i tu się wróciliśmy do początku. Jeśli przynajmniej się nie mylę. Ty śmierć! Ciekawe, co się straci, jak się umiera.
Wydawało mi się, że... Wydawało mi się, że nie da się umrzeć tutaj, ale... Najwyraźniej się da. Okej, okay, sorry. Więc ładne, słodkie. Czy Kena na najwyższym będzie ogrywana? Kena była też miła. Dostaliśmy 100 zł, dostaliśmy w czambu jakiegoś gigaptaka. I przechodzimy przez kolejne drzwi. Zagubiony cmentarz. Myślę, nie wiem, czy ta gra wyszła na Switcha. Ona, skoro jest na Game Passie, to pewnie Bill Gates zapłacił, żeby nie było... Żeby nie była nigdzie indziej niż w Game Passie, ale na Switcha by pasowała bardzo ładnie. I tak, mamy rozwój postaci. Tylko to jeszcze nam gra powinna powiedzieć, tak? Przeczytaj. Na szczyt. Kule, które chyba są duszami dosłownie, tak? 200 zł, tak. Że wygląda jak Diablo dla dzieci. Nie, to nie jest... Znaczy, w Diablo na konsolach trójce doszły takie role, tak? Więc to nie jest aż tak złe skojarzenie. Ale to jest bardziej Souls'o podobne, jeśli chodzi o ten feeling gry. Nie, mamy rola, uderzanka różnego typu i rozwój postaci. Kruki Wrona w Kruzie Europejskiej. Bukia żony z widmem śmierci. Dziękuję, Malix. Takich informacji właśnie tam potrzebujemy. Tutaj nas ptak informuje, że masz gluty, duszy i one służą rozwojowi postaci. Jak zbieramy jeszcze 200 zł, możemy ulepszyć siłę, która zwiększa obrażenia broni jaką mele i ich zasięg, zręczność, prędkość i precyzja, haste. To jest chyba słodkie, bo sprawi, że będziemy szybciej biegać i magia. To jest chyba tyle. Nie, będziemy sobie od czasu do czasu to odpalać. Gier jest dużo, ale... Ty przegrałeś na tę misję? O kurczę. Czy możemy stąd się połączyć? Bo tak, cmentarz to pewnie jest jakiś hub. Ale ciekawe, czy otworzymy jakieś kolejne drzwi. Chyba niestety nie. Niestety z braku czasu na razie, tak? A mamy tak. Dusze gigantów. Kryształowe jakieś sztabki. Brońki. Świecące rzeczy. Bindowanka i ustawienia.
I na razie niestety tyle. Ziew, właśnie też, okej, będę szczery, tak. Nie jest to tak fajne, jak wyglądało na filmikach. Artystycznie bardzo ładne, ale gameplayu chyba nie ma. Boję się, że oddam, ale 50 zł to nie tragedia.